Kochani, jesteśmy w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. Witam serdecznie, szczęść Boże. Kochani, dzisiaj kilka słów, kilka rozważań na temat serca Józefa. Będę kilka punktów przekażę. Pierwsze to przeczyste serce Józefa, wzór posłuszeństwa i wiary. Moi drodzy, Ewangelia nadaje Józefowi zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej i wiernie wypełniał prawo Boże. Ten jest sprawiedliwy, kto wypełnia prawo Boże, że żyje zgodnie ze Słowem Bożym. To jest człowiek sprawiedliwy. I takim był Józef. Chętnie wykonywał polecenia aniołów i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe. Nie zawsze je rozumiał. Czynił to, co mu nakazano. Bez ociągania się, bez oporu, bez szemrania, bez stawiania zbędnych pytań. Anioł mu powiedział, weź Maryję za żonę. I Józef wziął Maryję za żonę. Weź dziecię i Maryję uchodź do Egiptu. I Józef wziął dziecię i poszedł do Egiptu. Nie podejmował dyskusji, nie stawiał pytań. Po prostu to, co mu polecono, to zrobił. Był pokorny i cierpliwy. Chociaż te plany Boże też były dla niego trudne, ponieważ jako mężczyzna powinien mieć żonę, a on już był w podeszłym wieku. Był dobrym pracownikiem, cenionym, inteligentnym, nie miał żony. Ale w ten sposób on się modlił, czytał Słowo Boże, rozważał i odczytywał plany Boże. I takie były plany Boże. Zobaczcie. Mężczyzna, który nie miał żony, dzieci wtedy, no to był taki odsunięty na margines. Taki no niezdolny, tak, do małżeństwa. Taki niepełnosprawny w pewnym sensie. I tak ludzie go postrzegali pewnie w pewnym sensie. Długie lata nie miał żony. Józef to pokornie w sercu przyjmował i pełnił tą wolę Bożą. Chociaż przez ludzi był traktowany nieraz bez zrozumienia. Przyjął to. Nie było to łatwe. Ale musiało się wszystko wypełnić. Przyszedł czas, że anioł mu powiedział, weź Maryję za żonę. To ona jemu była przeznaczona. On był przeznaczony do tego zadania, opieki Maryi i Jezusa. Józef wypełnia wolę Bożą, chociaż ona jest w pewnym sensie dla niego tajemnicą. Nie zawsze od razu tą tajemnicę rozumie, aż do czasu wyznaczonego przez Boga. Podejmuje polecone mu zadania. Przeczyste serce Józefa uczy nas posłuszeństwa w wierze i zaufaniu Bożym obietnicom, Bożej opatrzności. Józefie, pomóż nam przyjmować wolę Bożą, wypełnią ją każdego dnia. Nie dopuść, abyśmy kiedykolwiek zeszli z drogi wiary. Józef, wzór czystości. Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością, okazał się godny Bożego zaufania. Już był czysty i sprawiedliwy, zanim poznał Maryję, ale to kontemplacja Jezusa z bliska. On mógł tulić Jezusa. Trwanie w bliskości niepokalanego serca Maryi uczyniło jego serce przeczyste. Jeszcze bardziej czyste, jeszcze bardziej zanurzone w Bogu. I tutaj znalazł powołanie. On się zrealizował całkowicie jako mężczyzna, jako mąż, jako ojciec. Właśnie w czystości, właśnie w tej relacji miłości, najgłębsza miłość, przyjaźń do Maryi, przyjaźń do Jezusa Chrystusa. Tutaj realizuje się powołanie człowieka. Józef uczy, jak budować najgłębszą relację z Jezusem przez bliskość z Maryją. Dlatego pozostaje wzorem zarówno dla tych, którzy oddali się na wyłączną służbę Panu przez życie konsekrowane, jak i dla wszystkich, którzy już teraz chcą oglądać Boga czystym sercem, jak i dla tych, którzy są w rodzinie, mają męża czy żonę. Józef nas uczy tej relacji, relacji miłości, przyjaźni, relacji takiej opieki, obecności. Tak tu było dzisiaj powiedziane, dobrze, tu jesteśmy. Możesz coś powiedzieć Józefowi czy Jezusowi, ale też jesteśmy tutaj, żeby pobyć razem.
po prostu z Józefem. Czasami jest tak, że jesteśmy zmęczeni w sercu. Dzisiaj też takie mam czas, że coś tam próbowałem powiedzieć, ale to tak się później nieskładnie już składa. I mówię, święty Józefie, Ty się tym wszystkim zajmij. Naszą wspólnotą, naszym domem. Ty się tym zajmij. Po prostu pobyć, być razem z Józefem. I to jest najpiękniejszy czas, miejsce, że tu możemy pobyć razem z Nim. I to najwięcej wtedy zyskujemy. Serce Józefa pełne troski i opiekuńczości. Wielkość Józefa wynika przede wszystkim z roli, jaką otrzymał w dziele zbawienia. Jako opiekun Syna Bożego u boku Maryi. Zawsze pozostał wierny Bogu i cierpliwie znosił wszelkie trudności. Pozostał też do końca wierny miłości Jezusa i Maryi. Prośmy, aby i nasze serca też biły tą miłością do serca Jezusa i Maryi. Moi drodzy, on był pełen troskliwości, opiekuńczości, ale nie było to życie takie łatwe. Wiemy, że po narodzeniu Jezusa od razu już Herod chciał to dziecię zabić. Józef o tym też, dochodziły do niego te wiadomości. Miał tą świadomość, tak? Czy później już wręcz anioł mu powiedział, że dziecię jest zagrożone. Weź to dziecię, uchodź stąd. Ale on był pełen troskliwości, czułości, był obecny w tych najgorszych momentach, trudnościach. Stale czuwał, był po prostu. I to ta obecność dawała już poczucie, dawała bezpieczeństwo po prostu. Maryja się czuła bezpieczna, kiedy nawet musieli uchodzić do Egiptu, czy byli w Egipcie. Po prostu Józef był. Pracował na utrzymanie rodziny, pracował dla Jezusa, dla Maryi, ale ta obecność, to zjednoczenie serc dawało siłę, pokój. W tej relacji też był Bóg, Bóg Ojciec był obecny. W tej relacji trzech osób, Jezusa, Maryi i Józefa, miłość, pokój, bezpieczeństwo. Serce Józefa ozdoba życia rodzinnego. Dom w Nazarecie jest szkołą modlitwy i życia, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Jezusa, Maryi i Józefa. Jest napisane też, że szkoła, że dom w Nazarecie jest też szkołą milczenia. Zobaczmy, mówi się, Józef też jest człowiekiem milczenia, niewiele mówi. To była szkoła kontemplacji, szkoła miłości, wejścia w Słowo Boże, adoracji, kontemplacji Jezusa Chrystusa, szkoła modlitwy. I tego nas uczy Józef, i tego nas uczy Maryja. Kochani, dzisiaj często z ludźmi rozmawiam, często dzisiaj ludzie starsi mówią, czy wnuczek, czy syn, córka odchodzą, stają się ateistami, nie wierzą w Boga. I myślę, że wielki problem my mamy dzisiaj, chrześcijanie, że może dziecko posyłamy na katechezę do kościoła, ale często brakuje tego życia chrześcijańskiego w domu, w rodzinie. Dzisiaj nie tyle jest ważne, ile mówimy, ile tam informacji zdobędziemy, ale jest ważne, jak przeżywamy 24 godziny w domu. I to wtedy dziecko to widzi, tego się uczy. Jak przeżywamy 24 godziny, czyli jak żyjemy. Czyli czy w domu jest czas na wspólną modlitwę też, na wspólny śpiew, kontemplację, uwielbianie Boga. Czy jest w domu czas na czytanie Słowa Bożego, zasłuchanie się w Jezusa, co Jezus mówi. Czy dziecko, czy młody człowiek, młodzieniec ma to w domu. Słyszy codziennie Słowo Boże. Rozmawia ktoś z nim na ten temat. Czy my ze sobą rozmawiamy w rodzinie Pismo Święte na temat Słowa Bożego, na temat rozumienia Słowa Bożego, wypełniania się znaków, o których mówi Pismo Święte w dzisiejszym czasie. Jeżeli tego nie ma, to często młody człowiek nie ma fundamentów, podstaw wiary i właśnie nie ma tego nauczonego, co uczy nas właśnie Święta Rodzina w Nazarecie, życia kontemplacją Jezusa, Słowa Bożego. Józef jest pełny oddany Jezusowi, Maryi, oddany Bogu.
I od świętej rodziny pojmujemy, dlaczego potrzebujemy duchowej dyscypliny, jeśli chcemy postępować zgodnie z nauką Ewangelii i stać się uczniami Chrystusa, potrzebujemy tej duchowej dyscypliny. Tego też się uczył Jan Paweł II, właśnie miał też kierownika duchowego, który uczył właśnie tego życia według nauki świętego Jana od Krzyża. Ta dyscyplina, czyli czytanie duchowe, modlitwa codziennie, i to dopiero wprowadza nas w przestrzeń życia Bożego. Tego nas uczy Józef, tego nas uczy święta rodzina. Serce Józefa, filar świętej Matki Kościoła. Podobnie jak niegdyś w życiu Zbawiciela, tak i dzisiaj misja świętego Józefa jest ciągle aktualna w życiu Kościoła. Józef opiekuje się mistycznym ciałem Chrystusem, Chrystusa Kościołem. Kochani, to widać po świadectwach ludzi, którzy wyprosili wiele łask tu w Kaliszu czy w Krakowie. Jest wiele łask, gdzie przez pośrednictwo Józefa ludzie uprosili zdrowie, uzdrowienie swoich rodzin, ocalenie swoich rodzin, uprosili pracę, uprosili potrzebne środki materialne, czy ile dary, które potrzebowali. I Józef jest filarem Kościoła, on wsłuchuje się, tak Maryja wsłuchuje się w nasze serca, w nasze prośby, dlatego jesteśmy tu, kochani, aby to wszystko przez Ciebie, święty Józefie, zanieść do Boga, nasze troski, trudności. Ufamy, że Ty wsłuchujesz się w nasze serca, pomagasz nam i wstawiasz się nieustannie za nami. Jako dobry ojciec, opiekuńczy ojciec, pomagasz nam nieustannie w tych potrzebach duchowych, ale i w tych materialnych też szczególnie przychodzisz z pomocą. Jeżeli tylko nasze serca są szczere przed Bogiem, jeżeli szczerze, prawdziwie chcemy służyć Bogu, tak, a nie naszej próżności, jakiejś tam naszym zachciankom, tylko naprawdę chcemy oddać się Bogu, to te trudności często święty Józef pomaga nam rozwiązywać i w sposób cudowny pomaga. Tych świadectw jest bardzo, bardzo wiele. Pomaga nam w drodze przez pustynię wiary i duchowych doświadczeń. Wiara to jest taka pustynia wiary. O co tu chodzi? Kochani, otóż wiara to jeszcze nie widzę, jeszcze nie odczuwam, wierzę tylko, że Bóg jest, a jeszcze Go nie widzę. To jest taka pustynia wiary, trochę naszego serca, umysłu, tak? Boga nie widzę, ale wierzę, że On jest, tak? Jeżeli wierzę, zawierzę Bogu, zawierzę Słowu Bożemu, to rozwijam się duchowo, coraz bardziej doświadczam tej miłości Boga. I Józef nam pomaga przetrwać tą pustynię wiary, tą oschłość serca, oschłość umysłu, takie może nawet i zniechęcenie. Józef jest tym, który zawsze nam wiernie towarzyszy. Te duchowe doświadczenia możemy mieć różne, trudne. Ja o tym dawałem świadectwo też w seminarium, kiedy byłem, kochani, to na 5. roku spotkałem, bo w seminarium posługiwałem w więzieniu w Łodzi na ulicy Kraszewskiego. No i tam już chodziłem od 3. roku, od momentu, kiedy miałem sutannę. I tam już pod koniec tej posługi wszedłem do celi w więzieniu i młodego człowieka spotkałem ponad 30 lat i mówi: jestem kapłanem satanistów. No. Aż byłem w sutanie wtedy i on powiedział coś mi, żeby mu dać. I dałem mu wtedy koloratkę. No i teraz wiem, co to znaczy. I później te duchowe doświadczenia były, towarzyszyły mi przez co najmniej 18 lat. Ave Maria przyszła z pomocą w Medjugorje, później wiele łask, wiele cudownych wydarzeń też otrzymałem, chociażby takie, że ja już byłem taki zmęczony tą walką duchową, tym udręką złego ducha, który dotykał, działał też. Czułem jego obecność, jego działanie. Czułem, że ci ludzie, ta grupa satanistów modlą się za mnie, żeby mnie zniszczyć. A w Medjugorje, jak już byłem ostatni albo przedostatni raz, to kapłan siedział na krześle. Ja już nie miałem się siły spowiadać wtedy. Nie miałem siły na nowo to wszystko opowiadać, co przeżywam, co doświadczam. A ten kapłan, jeszcze nie doszedłem do niego, wziął tak rękę. Ja się zatrzymałem, a on mówi: tu jest ciemność, trzeba uzdrowić. Powiedział coś, co sam nie potrafiłem nawet nazwać. On pierwszy zaczął mówić.
Mówię, księże, to módl się, trzeba mnie uzdrowić. Mówi, dobrze, trzeba się umówić. Pojechałem do niego, koło Wrocławia posługuje w parafii ksiądz Krzysztof. No jeszcze była druga osoba, później było rozeznanie i było takie przekleństwo na mnie rzucone. Będziesz biegł, ale nie dogonisz. Będziesz pożądał i w pożądliwości swojej zgnijesz. Takie było przekleństwo rzucone na mnie. Było rozeznane, w związku z tym było pokonane, uzdrowione. Mówię o pewnych doświadczeniach duchowych, które przeżywamy w swoim życiu. Pan Bóg pewne rzeczy dopuszcza. My byśmy tego nie chcieli. Ja też bym tego nie chciał za wszelką cenę, ale pewnie bym tu z wami nie był dzisiaj, gdybym pewnych rzeczy nie przeżył. Nie widział, jak bardzo potrzebny jest Jezus, Maryja, Święty Józef, jak bardzo oni są potrzebni. Po tych doświadczeniach bym tego nie widział. A tak, to coś już przeżyłem i wiem, że w tych doświadczeniach towarzyszy nam Święta Rodzina, Józef, Maryja, Jezus. Oni są bardzo, bardzo ważni. To są doświadczenia duchowe. Każdy z was coś by mógł też na ten temat odpowiedzieć. Mamy większe, mniejsze doświadczenia, ale nie zniechęcajmy się. Ufajmy, wierzmy. Na koniec serce Maryi zawsze zwycięży w twoim sercu. Maryja jest ta, która depcze głowę węża, głowę tych trudności, które przeżywasz. A w tym towarzyszy zawsze Święty Józef, pomaga spokojnie, cierpliwie, łaskawie. Kochani, dlatego ufamy Bogu. Powierzamy się Świętemu Józefowi, siebie, nasze rodziny, cały Kościół, nasze wspólnoty, naszą wspólnotę Legion Małych Dusz, abyśmy w przeczystym sercu Józefa znaleźli schronienie w czasie zagrożeń wiary świętej. Bo kiedy zły duch jest mocny, jest silny, to wiara się chwieje, nasza kochani, to tak jest. Kiedy zły duch, on jest inteligentny, on działa przebiegle, no to wtedy rzeczywiście te argumenty jego są bardzo inteligentne i ta wiara nasza może rzeczywiście się chwiać. Ale trzeba trwać, trzeba chować cierpliwość, być z Maryją, z Józefem. Dzisiaj, jak mam jakieś takie trudności, coś mam większego do zrobienia, to zawsze staram się do Józefa mówić litanie czy modlitwę. I wiecie, że wielokrotnie te prace układają się tak spokojnie. Można wszystko zrobić, jak oddam Józefowi to. To wtedy dużo łatwiej te rzeczy zrobić. Jego serce jest naszą ochroną, jest naszą pomocą, szczególnie w tych czasach doświadczeń, bo dzisiaj Kościół przechodzi ogromną burzę, ogromną walkę duchową, ogromne trudności, dlatego jest tak ważna potrzeba Józefa i Maryi. Będziemy świadkami zwycięstwa Maryi, coraz bardziej to niepokalane serce Maryi będzie zwyciężać, a w tym zawsze pomaga Święty Józef, pokorny, cichy i cierpliwy. Maryjo, przyjdź nam z pomocą, niech nasze serca trwają razem z Tobą, trwają z Józefem Świętym, który nas nieustannie wspiera, pomaga. I tych świadectw w Kaliszu też jest bardzo wiele. Widzimy wota. Tu są te wota, oznaczają właśnie łaski, uzdrowienia. Jak tutaj nam ksiądz Piotr mówił, te serca to są właśnie, czy to uzdrowienie serca, albo też te łaski nawrócenia, łaski duchowe, oznaczają te serca. Tutaj wiele uzdrowień, czy uzdrowień ciała, ducha. Czy święty Józef uprasza pracę, czy jakieś pieniądze ktoś potrzebuje, długi. Też są świadectwa, że w tym wszystkim święty Józef pomaga. Niech jego serce nam towarzyszy, bije w nas. Nasze serca niech będą razem z nim. Ale kochani, ważne jest dzisiaj, jak przeżywamy swoje 24 godziny. Czyli taka prostota życia ewangelicznego, bo dzisiejszy świat jest niebezpieczny. Dlaczego on zajmuje nasze serca i świadomość? Zobaczcie, mnóstwem rzeczy, mnóstwem informacji. Tu jest o to chodzi. A święty Józef trwa w ciszy. Bóg przychodzi w ciszy. I dlatego mamy problemy. Młodzi ludzie mają problemy z wiarą. Boga nie ma. Bo jak ciągle jesteś w chaosie, ciągle w informacjach, w chaosie Boga nie ma. Bóg jest w ciszy. Dlatego ważne jest, żeby sobie wypracować życie w pokoju, w ciszy. Tam przychodzi Bóg.
Taki jest święty Józef, to jest człowiek ciszy, pokoju. Nazaret to jest dom modlitwy i ciszy, dom miłości, relacji miłości. To jest właśnie Nazaret, to jest serce Jezusa, Maryi. Można wsłuchać się w bicie serca, w miłość Józefa. On jest tam obecny, ale w ciszy, w spokoju. To, co potrzebne, to, co konieczne, to powinniśmy czynić, czy kupić, czy mieć, to tak, ale to, co konieczne, a nie to, co niepotrzebne, niekonieczne, tak? Słowa, zakupy, różne rzeczy, tracenie czasu, innych rzeczy, to nas pochłania, zagarnia nam czas, energię, siłę i później już nie mamy siły na nic, nie mamy siły dla Jezusa. A Józef nas zachęca do prostoty życia ewangelicznego. Tu trzeba odkryć to Nazaret, tak? Trzeba odkryć chociażby to zdanie z Ewangelii. Marto, Marto, troszczysz się o tak wiele. I to, i tamto potrzebne. No wszystko potrzebne. A Jezus mówi, ale wystarczy niewiele albo tylko jednego. Maria wybrała tą najlepszą cząstkę. Józef wybrał tą najlepszą cząstkę. Józef lubił sobie siadać po pracy. On też pracował. Siadać po pracy i patrzeć na Jezusa, jak Jezus jest z Maryją. To było najlepsze jego nagroda, no, najlepsza taki odpoczynek serca, miłość wzrastała. On się też uczył od nich tej miłości, pokoju, jak patrzył na Jezusa i Maryję. Maleńkiego Jezusa, który wzrastał. I w nas też Jezus niech wzrasta, coraz większy będzie, a ja niech się umniejsza. Moje ja, moje potrzeby, mój egoizm, moja pycha niech się umniejsza, a Jezus niech wzrasta. Tak Józef patrzył, uwielbiał to robić, uwielbiał przytulać maleńkiego Jezusa, być razem z Nim. Szkoła ciszy, kontemplacji, miłości. W ciszy przychodzi Bóg. To, co konieczne, to trzeba to mieć, zrobić, ale popatrzmy, ile rzeczy jest niekoniecznych. I wtedy brakuje nam czasu na miłość, na pokój, na ciszę, na bycie z Jezusem. Niech Pan Bóg wam błogosławi wszystkim, niech daje wiele łask na ten czas, niech ten czas pobytu tutaj u świętego Józefa będzie błogosławiony dla was i dla waszych rodzin. Niech Józef weźmie was za ręce, prowadzi dalej swoją drogą do Jezusa, do Maryi. Niech błogosławieństwo będzie nad wami, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać serdecznie, bardzo wam dziękuję za wysłuchanie.